Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <mumbles> papam Stworzyciel wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 9 lipca 1986 roku. Zanim niniejsze katechezy o Bogu, Stworzycielu świata, dobiegną końca, wypada nam poświęcić nieco uwagi prawdzie należącej również do objawienia Bożego. O stworzeniu istot czysto duchowych. Które Pismo Święte określa mianem aniołów. Prawda ta została też ujęta w symbolach wiary, a zwłaszcza w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy, istot, bytów, widzialnych i niewidzialnych. Wiemy, że człowiek posiada w obrębie stworzenia szczególną pozycję, posiadając ciało, Należy do świata widzialnego, ciało to jednak jest ożywione duchową duszą, i stąd człowiek znajduje się jakby na pograniczu stworzenia widzialnego i niewidzialnego. Do świata niewidzialnego należą, zgodnie z kredo, które Kościół wyznaje w świetle objawienia Bożego, inne czysto duchowe byty, które nie należą do świata widzialnego, choć są w nim obecne i w nim działają, stanowią odrębny świat. Dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, dyskutuje się na temat owych bytów duchowych z większą lub mniejszą znajomością rzeczy. Trzeba przyznać, że czasem powstaje przy tym duże zamieszanie, które pociąga za sobą ryzyko przyjęcia za wiary Kościoła o aniołach tego, co do tej wiary w ogóle nie należy lub odwrotnie pominięcia ważnych aspektów prawdy objawionej. Istnieniu owych bytów duchowych, które w Piśmie Świętym noszą zwykle nazwy aniołów, przeczyli już w czasach Chrystusa saduceusze, przeczyli temu również materialiści oraz racjonaliści wszystkich czasów. A przecież, zgodnie z przenikliwym stwierdzeniem pewnego współczesnego teologa, aby pozbyć się aniołów, trzeba poświęcić całe Pismo Święte. A z nim całe dzieje zbawienia. Cała tradycja jest w tej sprawie jednomyślna. Kredo Kościoła jest w gruncie rzeczy wiernym echem Pawłowego listu do Kolosan. W nim, Chrystusie, zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. byty widzialne, i niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Chrystus jako Syn, przedwieczne i współistotne Ojcu Słowo, jest pierworodnym wobec każdego stworzenia. Znajduje się w centrum wszechświata jako przyczyna i podstawa całego stworzenia, o czym była już mowa w poprzednich katechezach i do czego jeszcze wrócimy, mówiąc bardziej bezpośrednio o Nim. Odniesienie do prymatu Chrystusa pomaga nam zrozumieć, że prawda o istnieniu i działaniu aniołów, dobrych i złych, nie stanowi centralnej treści słowa Bożego. W Konstytucji Soboru Watykańskiego II Dei Verbum czytamy, że w objawieniu Bóg zwraca się przede wszystkim do ludzi i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. Tak więc, prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka, jest centralną treścią objawienia, które jaśnieje najpełniej w Osobie Chrystusa. Prawda o aniołach jest poniekąd treścią uboczną, niemniej wydaje się ona nieodłączną od centralnej treści objawionej. I to zarówno, gdy chodzi o objawienie majestatu Stwórcy i Jego chwały w całym bogactwie Stworzenia, Stworzenie widzialne i niewidzialne, jak też, gdy chodzi o zbawcze działanie Boga w dziejach człowieka. Aniołowie nie znajdują się wprawdzie na pierwszym planie tej rzeczywistości objawienia, niemniej do tej rzeczywistości w pełni przynależą, a w pewnych momentach spełniają zadania wręcz kluczowe w imieniu samego Boga. Objawienie Boże uczy nas łączyć prawdę o stworzeniu z tajemnicą Bożej Opatrzności. W sposób zwięzły, a równocześnie zasadniczy, wyrażają to słowa Soboru Watykańskiego I, uprzednio już przytaczane. Wszystko, co stworzył, Bóg opatrznością swoją zachowuje oraz kieruje. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed Jego oczami. Także to, co stanie się z wolnej inicjatywy stworzeń. Opatrzność Boża ogarnia więc także świat czystych duchów, które pełniej jeszcze niż człowiek. Są rozumne i wolne. Pismo Święte. Dostarcza nam na ich temat bezcennych wskazówek. Przedstawia również tajemniczy, niemniej realny dramat, jaki dotknął anielskie stworzenia, poddane całkowicie owej odwiecznej mądrości miłującej, która z mocą, a równocześnie z dobrocią, wszystko prowadzi do spełnienia w Królestwie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Opatrzność jako miłująca mądrość Boga objawiła się przede wszystkim w stworzeniu istot czysto duchowych, których podobieństwo do Boga przerasta wszystko, co stworzone w świecie widzialnym, razem z człowiekiem, który jest niezniszczalnym obrazem Boga. Wobec Boga, który jest Duchem Absolutnie doskonałym, świat stworzeń duchowych jest z natury, to znaczy z racji swojej duchowości o wiele bliższy aniżeli świat stworzeń materialnych. Stanowi on jakby najbliższe środowisko Stwórcy. Pismo Święte daje dosyć wyraźne świadectwo tej bliskości aniołów wobec Boga. Mówiąc o nich, posługuje się takimi przenośniami jak tron Boga, Jego zastępy, Jego niebiosa. Przez całe stulecia chrześcijaństwa poezja i sztuka czerpały z Pisma Świętego natchnienie, przedstawiając nam aniołów jako orszak Boga. Kiedy odmawiamy kredo we mszy świętej, wyznajemy wiarę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Te słowa są powtórzeniem tekstu listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan, który, mówiąc o stworzeniu wszystkiego w Chrystusie, wyróżnia stworzenia widzialne i niewidzialne. Wszystkie zostały stworzone w Nim i dla Niego. Jest to więc prawda wiary głęboko zakorzeniona w objawieniu, prawda o stworzeniu, a więc o istnieniu bytów również niewidzialnych poza widzialnym światem. Człowiek należy do tego świata przede wszystkim jako istota cielesna. Równocześnie człowiek znajduje się jak gdyby na pograniczu świata niewidzialnego, przez to, co w nim jest duchowe, przez swoją duszę duchową i nieśmiertelną. Prawda o stworzeniu i o istnieniu świata niewidzialnego. Istot niewidzialnych jak najbardziej odpowiada samej rzeczywistości Boga, który sam jest niewidzialny, jest Duchem Najdoskonalszym. I stąd istoty duchowe znajdują się w hierarchii bytów bliżej tego, który sam jest najczystszym Duchem. Stanowią one jak gdyby najbliższe środowisko Boga. I tak też, oczywiście, posługując się językiem analogicznym, mówi o tych istotach pismo święte. Jeżeli w ciągu dziejów i to już w czasach Chrystusa, oczywiście w czasach naszych tym bardziej, poddaje się w wątpliwość istnienie aniołów, istnienie szatanów, czyli właśnie tego całego świata istot niewidzialnych, to z Pismem Świętym, z objawieniem Bożym absolutnie nie można tego uzgodnić. Nie można wykluczyć z obszaru naszej wiary istot stworzonych czysto duchowej natury. Nie można ich wykreślić z Pisma Świętego. Trzeba by było wtedy całe Pismo Święte zlikwidować. Tak dalece ta prawda jest w nim zawarta, tak dalece należy ona do objawienia. Równocześnie trzeba powiedzieć, że nie jest to w objawieniu prawda pierwszoplanowa, bo objawienie, Pismo Święte jest przede wszystkim skierowane do człowieka. Odnosi się do tajemnicy Boga w jego relacji zbawczej do człowieka. Centrum tej relacji jest Jezus Chrystus. Z tego punktu widzenia istoty stworzone, niewidzialne, czysto duchowe, są jak gdyby na dalszym planie. Na pierwszym planie jest Bóg i człowiek, ale to żadną miarą nie oznacza, że istoty takie nie istnieją. Co więcej, w samym procesie zbawczym, w całej historii zbawienia, posiadają wielokrotnie i to od samego początku kluczowe funkcje. Dlatego trzeba też, ażebyśmy to, co wypowiadamy w kredo, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, istot widzialnych i niewidzialnych, wypowiadali z całym wewnętrznym pokryciem prawdy i przekonania. Te istoty, objęte dziełem stworzenia, są również objęte Bożą Opatrznością, a ponieważ objawienie mówi nam, przynajmniej w sposób pośredni, o wielkim dramacie, jaki dokonał się w dziejach istot stworzonych niewidzialnych, czysto duchowych. Dlatego ta prawda o opatrzności Bożej powraca tutaj z tą samą siłą, z jaką mówi o niej pismo święte, a z jaką przypomina tę prawdę Sobór Watykański I, kiedy twierdzi, że także wszystko to, co pochodzi od wolnej woli, stworzeń wolnych, rozumnych, czyli duchowych, jest poddane Bożej opatrzności i przez Bożą opatrzność kierowane do tego ostatecznego celu, do którego Bóg wszystko skierowuje. Serdecznie pozdrawiam obecnych tutaj pielgrzymów. Dziękuję za modlitwy, które towarzyszyły mi w czasie podróży do Kolumbii, skąd wróciłem wczoraj. Niech Bóg błogosławi w odwiedzinach Rzymu. e a tu voluntà stupa, si in cielo e in terra, fare il nostro quotidiano, da novissogie, e divita no vice de nostra, ci cura nel nostro victimo, devi stori. Etre eros induka, intentazio horre, zer libera nosa